Witam Państwa serdecznie. Wczoraj zaczęliśmy rozmawiać na takie trochę poważniejsze może tematy. No po co żyje człowiek? Jaki jest sens ludzkiego życia? Jaki jest cel ludzkiego życia? Ludzkiego ogólnie, ale mojego. Mojego, waszego. Zadajmy sobie to pytanie. Po co ja żyję? No to jest ciekawe pytanie. No oczywiście ktoś zaraz powie, no tak, on tu się wchrzania z jakimś chrześcijaństwem. Proszę Państwa, bo jestem chrześcijaninem i mówię o chrześcijaństwie. No o czym mam mówić? O czym mam mówić? No bawiłem się kiedyś w religioznawstwo, przestudiowałem ileś tam religii światowych, wiem coś tam o nich i tak dalej. I proszę Państwa, porównując, twierdzę, że tamte systemy mają nam naprawdę niewiele do zaoferowania, a nie mają do zaoferowania tego, co jest najważniejsze, bo zacząłem się interesować teologią, powiedzmy, jakieś 40 lat temu, przeszło 44 lata temu dokładnie, i zacząłem od tamtego czasu studiować różne systemy religijne, które no, zdają się coś tam nam proponować, ale co nam proponują? No taką czy inną filozofię, taki czy inny kult, takiego czy innego bóstwa i tak dalej, i tak dalej. No i takie czy inne rozwiązanie ostateczne. No jakieś religie będą proponowały rozpłynięcie się gdzieś tam w jakimś absolucie, jakieś inne będą nam proponowały uwolnienie od trosk, od cierpień i tak dalej, i tak dalej. Czy o to chodzi? No, niektórzy powiedzą, że tak. Że nie. Natomiast, no ja już powiedziałem, człowiek w pewnym momencie zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że żyje w jakimś dziwnym świecie, zwłaszcza, że pewne zjawiska nieznane zupełnie ludziom 50 lat temu, dzisiaj w takim tempie się realizują na naszych oczach dosłownie, że gdyby ktoś powiedział komuś z mojego pokolenia te 50 lat temu, że będą proponować ludziom żarcie robactwa czy jakieś inne historie, to byśmy się popukali w czachę, prawda? I powiedzieli, człowieku, idź się prześpij, weź jakieś leki. No ale to się dzieje na naszych oczach. I ci ludzie niby chcą uchodzić za zdrowych psychicznie. Proszę Państwa, psyche po grecku znaczy dusza. I bardzo ciekawą sprawą jest, że w języku starocerkiewno-słowiańskim na przykład niektóre wyrażenia z języka greckiego pochodzące są tłumaczone bardzo bezpośrednio. I na przykład psychicznie chory to w starocerkiewno-słowiańskim jest duszewnobolnej. Duszewnobolnej. Bo tak, ta psyche to jest dusza po grecku. Ale może też oznaczać życie. Więc to jest wyraz wieloznaczny. Człowiek, który chce wydostać się z tego Matrixa, może się z niego wydostać, ale musi chcieć. Ale musi chcieć po prostu. Jeżeli nie chce, to nie zejdzie swoją drogą dalej. I mamy coś takiego jak Pismo Święte. No to Pismo Święte, część zwana Nowym Testamentem, pokazuje nam pewne sposoby na wyjście z Matrixa, chociaż mało kto w ten sposób to interpretuje. Jest cała masa wyrażeń funkcjonujących w religijności tutaj w Polsce. Jakbyśmy to zaczęli sobie rozbierać na czynniki pierwsze, to się okaże, że cała masa tych wyrażeń nic nam nie mówi tak naprawdę. To znaczy inaczej, kultura wklepała w nas takie przekonanie, że ten wyraz to oznacza to, a ten oznacza tamto, ale czy tak jest konkretnie, sięgniemy do słowników greki na przykład, bo Nowy Testament w języku greckim do nas dotarł. Ewangelie dotarły do nas w języku greckim. Jakbyśmy się przyjrzeli tłumaczeniom, różnym tłumaczeniom, to byśmy zobaczyli, że one się jednak między sobą tam różnią. A te słowa, które
są wieloznaczne, przetłumaczono na przykład w jeden konkretny sposób, pominąwszy inne. A te inne właśnie o wiele więcej nam nieraz mówią niż to, co zostało przetłumaczone na przykład z greki na łacinę. Zaraz się temu przyjrzymy. Na przykład, proszę Państwa, to, co nam film Matrix pokazuje jako ten wyjście z Matrixa, w języku religijnym, chrześcijańskim bardzo często jest tłumaczone jako nawrócenie. Proszę Państwa, co to słowo oznacza w Nowym Testamencie greckim? Ja takiego słowa nie znajduję. Tam jest słowo metanoia. Ono jest tłumaczone jako nawrócenie. Ale słowo metanoia znaczy trochę coś innego. Źródło słów. Nous, czyli umysł, i meta, czyli coś, przekształcenie czegoś, zmiana czegoś, zmiana umysłu, zmiana sposobu myślenia, zmiana hierarchii wartości, przepraszam. To jest właśnie metanoia. Całkowita przemiana umysłu, całkowita przemiana wewnętrzna. Ja żyłem tak, postrzegałem ten świat tak, a nie inaczej, a w tej chwili go zupełnie inaczej widzę. Ja w tej chwili patrzę na ten świat, który mnie otacza, dowiaduję się tego, dowiaduję się tamtego, dowiaduję się, co bredzi niejaki Harari, co bredzi niejaki Schwab, co bredzi niejaki Bill Gates. Ja zaczynam postrzegać to jako dom wariatów, ale tam są pewne, jak to mówią, w tym szaleństwie jest metoda. Tam są pewne, przepraszam, mam kratę, tam są pewne rzeczy, które dają do myślenia. Ktoś by chciał stworzyć z ziemi jeden wielki dom wariatów. Wszystko na odwrotkę, wszystko stawiane do góry nogami. Proszę Państwa, metanoia to jest w Ewangeliach napisane. Tam nie jest napisane nawracajcie się, tylko metanoite. Poddajcie się tej metanoi, tej przemianie. Bo co to znaczy nawrócić się? To jest bardzo archaiczny wyraz. Jeżeli idę jakąś drogą i ktoś informuje mnie, słuchaj stary, ale to nie tutaj jest. To nieraz mi się zdarzyło, jak wycieczki prowadziłem. No później to już nie, ale na samym początku, jak prowadziłem wycieczki po Ukrainie, to no, w końcu lat 90. jeszcze bardzo na bardzo wielu obszarach nie było praktycznie żadnych znaków oznaczających miejscowość. To te takie posowieckie przyzwyczajenia, że jak wróg wejdzie, to żeby nie wiedział, gdzie jest. Ja się pytam ludzi, gdzie jest taka miejscowość, taka i taka, jak tam dojechać. Oni rozkładali ręce i twierdzili, że nie wiedzą. Oni ugali po prostu, bo ta miejscowość była 5-6 km od miejsca, w którym byłem, więc kłamali. Po prostu kłamali, bo za Sowietów byli uczeni, że nie wolno cudzoziemcom udzielać żadnych informacji. No ale jeżeli dowiaduje się, że jadę nie w tym kierunku. Zdarzało mi się to. Ktoś powiedział, oj człowieku, nie w tym kierunku jedziesz zupełnie. To co? To ja muszę zawrócić, a tak po staroświecku, po chłopsku nawrócić. Nawrócić. Do krowy, do bydła się mówiło, nastąp się albo nawróć się. No dobra, ja zawracam, ale idę tą samą drogą. Tylko w odwrotnym kierunku. A tu nie o to chodzi. Tu o to chodzi, żebym ja poszedł inną drogą. Nie tą, którą szedłem dotychczas, tylko inną. I to jest właśnie to. Proszę Państwa, to, że ja wyszedłem z Matrixa, no dobra, ale ja mam w sobie nadal całą masę rzeczy, które nazbierałem w tym Matrixie przez te 20, 30, 40 lat, zanim wyszedłem z tego Matrixa. Ja się przyzwyczaiłem do całej masy rzeczy, które uważałem dotychczas za coś normalnego. I teraz, żeby zacząć funkcjonować w innej rzeczywistości, ja się muszę tamtego bagażu, tych rzeczy zbędnych, a nawet szkodliwych, pozbyć. Bo inaczej nie będę funkcjonował prawidłowo w nowej rzeczywistości, jeżeli będę nadal żył tak, jak żyłem dotychczas. No. Religia nazywa różne te złe rzeczy grzechem, że ja żyłem w grzechu. Co to jest grzech? To jest słowo też, które praktycznie nic nie znaczy. A w języku greckim, czy w języku hebrajskim, to ma pewne swoje znaczenia.
Jakie znaczenia? Przede wszystkim chata z greckiego to jest, ten chata to z hebrajskiego, amartein. Co to znaczy? To jest z języka łucznictwa wzięte słowo. Chybić celu. Nie trafić do celu. Ja strzelam z łuku i nie trafią w tarczę. To jest właśnie to. Ja chybiłem celu. Czyli co? Jest jakiś cel. Mnie się nie udało do niego trafić dotychczas. Cały czas gdzieś tam strzały leciały po bokach. I to jest znaczenie tego słowa grzech. Ale to słowo ma również pewne konotacje, powiedzmy, materialne, ale one zostały do tego jakoś przylepione, bo w starożytnym Egipcie uczyliśmy się w szkołach pewnie o sądzie Ozyrysa. Gdzie jest waga i ważone są dobre uczynki i złe uczynki, i które tam przeważą, no to takie będzie potem przeznaczenie człowieka, czyli tutaj jest ten grzech jako coś materialnego, co ciąży i tą szalkę ciągnie w dół. Proszę Państwa, właśnie skąd się to wzięło? W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie znajdujemy takie wyrażenie Am Kavet Avon. Lud obciążony winą. Czyli tutaj ta wina ma wymiar materialny. Ona ciąży, ściąga człowieka w dół. To jest takie materialne pojmowanie. Ktoś idzie, niesie ciężar grzechów. Tak? Obrazowo. Ciężar grzechów. Na plecach coś niesie, co go przygina do ziemi. A z kolei właśnie w Nowym Testamencie ta martia to jest właśnie to chybienie celu. Nie trafienie do celu. I ten człowiek całe życie może spędzić właśnie na próbach trafienia do celu, strzelaniu i nie trafianiu. A przecież nie o to chodzi. On zmarnuje sobie życie w ten sposób. I co tu zrobić? No, mamy dwie opcje, dwa różne podejścia. Jedno podejście, przypuśćmy, coś tam nabroiłem w życiu i co? I idę do spowiedzi. Idę do spowiedzi, mówię, zrobiłem to. Ktoś tam powie, a za pokutę sobie odmów 3 razy to, a 4 razy tamto. Proszę Państwa, co to jest? To jest podejście magiczne. Ja idę jak do pralni. Jestem poplamiony, idę jakby do pralni, żeby mi to wyprali potem. I czysty jak łza. No to jest trochę nie tak. A poza tym, no, zadawać komuś za pokutę modlitwę, to jest bardzo niepedagogiczne. Jeżeli modlitwa jest rozmową z Bogiem, to ktoś komuś zadaje rozmowę z Bogiem za pokutę. No, albo jeżeli odmówisz tam 3 razy taki tekścik, a 8 razy taki tekścik. No właśnie, 3 razy, 8 razy, 10 razy, 100 razy. Prawda? To jakąś magią już zalatuje. Tymczasem jest jeszcze inne podejście. Tak zwane terapeutyczne. Człowiek jest chory. To, co nazywa się grzechem, jakieś złe skłonności, jakieś inne, no coś w człowieku takiego siedzi, że człowiek no robi rzeczy, jak się dobrze zastanowi, no, które mu ostatecznie zaszkodzą. Albo bliźnim zaszkodzą. Skąd się to bierze, że człowiek czuje w sobie jakiś taki przymus wewnętrzny, jakieś natrętne myśli przychodzą, potem te myśli zamieniane są w czyn. Jest taka szkoła, która mówi, że to trzeba rozpatrywać tak terapeutycznie. Człowiek, który, no używajmy już tego słowa wyświechtanego, grzeszy, to on jest chory, bo ten grzech, jak trucizna, rozlewa się po jego krwioobiegu. To jak narkoman, jak alkoholik. I co tu zrobić? No zanim on zacznie normalnie funkcjonować, musi przejść detoks, czyli totalne oczyszczenie z tego wszystkiego. To nie jest takie proste. To nie jest takie, że on powie tam listę, ktoś zapuka i jest czysty jak łza, bo za 3-4 dni przychodzi dokładnie z tym samym. I jeżeli przyjdzie 10 raz z tym samym, a to znaczy, że to jest coś nie tak. Że gdzieś tam, powiedzmy, to jest tak jak z perzem, że ktoś ściął przy ziemi, ale za 3-4 dni to odrosło. Ten chwast odrósł.
A tu chodzi o to, żeby ten chwast wyrwać z korzeniami. Jest bardzo ciekawa książka, która wpadła mi w ręce jakiś czas temu. Jean-Claude Larchet. Terapia chorób duchowych. Terapia chorób duchowych. Właśnie. Terapia. I tutaj duszpasterz jest postrzegany jako terapeuta, jako lekarz. To wydało wydawnictwo Bratczyk. Prawosławne wydawnictwo Bratczyk. Hajnówka 2016 rok. Kapitalna książka. Tu jest pokazana, no, taki przekój niesamowity przez ojców Kościoła, jak podchodzono do kwestii choroby duchowej. Właśnie, choroby duchowej. Bo to jest traktowana właśnie tak zwana grzeszność jako pewna choroba. Pewna choroba. Ona na zewnątrz okazuje się takimi, a nie innymi symptomami. Ale na zewnątrz. Ale korzeń tej choroby tkwi gdzieś głęboko w człowieku. Trzeba się do niego dobrać. Trzeba wyrwać, a człowieka wyleczyć. Oczyścić mu krew. Przeprowadzić detoksykację. Pełną detoksykację. Dopiero wtedy ten człowiek będzie mógł poza tym matriksem w tej rzeczywistości innej funkcjonować. I ja tutaj sobie masę rzeczy popodkreślałem. Ja sobie tutaj masę rzeczy, proszę Państwa, wynotowałem. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy chorzy. Proszę Państwa, i dziwna rzecz. Są tacy, którzy mówią, no człowiek nie może nie grzeszyć, bo taka jest jego natura. I tak i nie. Proszę Państwa, według Pisma Świętego nawet, taka jest stara natura człowieka, tego człowieka, który jeszcze tkwi w matriksie, który jeszcze z matriksu nie wyszedł. To jest jego stara natura. Ale to samo Pismo Święte mówi przecież, że kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Święty Paweł wielokrotnie wzywa, zwleczcie z siebie starego człowieka z jego pożądliwościami, z jego przyzwyczajeniami itd., itd. Ojcowie Kościoła o tych rzeczach piszą bardzo dużo, ale mało kto tych ojców Kościoła w ogóle zna, mało kto ich czytał. I myślą, że to tak już ma być, że człowiek żyje jak świnia, ale od czasu do czasu pójdzie sobie do spowiedzi, no i fiku-miku zostanie oczyszczony, prawda? Wyprany. Wychodzi, ale co? No za 2 tygodnie, za 3 tygodnie wraca. Bardzo często wraca z tymi samymi rzeczami, co świadczy o tym, że tam nie przeprowadzono terapii żadnej. Tam choroba nie została wyleczona. Jej symptomy na jakiś czas zostały przytłumione i nic więcej. Mówimy 7 grzechów głównych. Ksiądz Zwoliński napisał kapitalną serię 7 grzechów głównych. Polecam Państwu. Ale ojcowie Kościoła uważają, że jest kilka takich podstawowych, z których cała reszta wyrasta. W języku greckim niektóre z tych grzechów bardzo dobitnie wybrzmiewają, jeżeli się to tego słowa używa. I jeszcze raz powtarzam, na starocerkiewnosłowiański bardzo wiele wyrazów greckich zostało przetłumaczonych w sposób bardzo bezpośredni. Na przykład chciwość, srebrolubie, umiłowanie srebra, domyślę pieniędzy, filargeria po grecku, filargeria. Umiłowanie srebra, przywiązanie do srebra, czyli do pieniądza. Pismo Święte mówi, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Stąd się biorą różne rzeczy. Zawiść, wola Boga nie wytrzymam, oni mają, a oni mam.
zabójstwa. Tak, ludzie się bardzo często zabijają o pieniądze. Był taki serial Columbo i proszę Państwa, bardzo często on się obracał wśród elity społecznej. On w takim wymintoszonym płaszczu, jakieś tanie cygara palące, śmierdzące, wchodził do domów milionerów. I ci milionerzy bardzo często popełniali zbrodnie z chciwości, z umiłowania pieniędzy, chociaż ich mieli dużo. Ktoś kogoś zabił, bo pożądał jego bogactw. Umiłowanie pieniędzy jako jeden z korzeni zła. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, mówi Pismo Święte, jest dobre. No to w takim razie skąd się wzięło to, że jest tyle zła? A no, ojcowie Kościoła twierdzą, że człowiek nadużył dobrych rzeczy. Jedzenie jest rzeczą nie tylko dobrą, ale i konieczną. Człowiek, żeby normalnie żyć, funkcjonować, musi jeść. A co jest nadużyciem? Obżarstwo, proszę Państwa. I to jest jeden z tych siedmiu grzechów głównych. Obżarstwo. Czyli grzech tutaj w tym momencie jest nadużyciem tego, co jest dobre. To zostało przez Boga stworzone. Nadużycie. Tak samo seks, prawda? Rozmnażanie się i tak dalej, i tak dalej. No i mamy świerszczyki, mamy filmy pornograficzne i tak dalej. To jest z kolei znowu nadużycie tego, co naturalne i co dobre i co powinno służyć dobremu. Zostało nadużyte. Pismo Święte mówi: wino, które rozwesela serce ludzkie. No a tutaj mamy z kolei nadużycie tego wina w postaci uchlewania się. Prawda? Więc grzech rozpatrywany jako nadużycie czegoś, co jest naturalne, co jest dobre i co miało spełniać pewne funkcje, a człowiek zupełnie wypaczył to. Człowiek to zupełnie wypaczył. I cała masa różnych rzeczy, jakbyśmy popatrzyli, na przykład powiedzmy sobie, widzę, że sąsiadowi się powodzi. Dobrą jest rzeczą powiedzieć sobie, no ja też spróbuję, żeby też mi było dobrze. Ale o ile łatwiej, zamiast się wziąć do roboty, do ciężkiej roboty, nauczyć się tego, nauczyć się tamtego, pójść do tego sąsiada, pogadać z nim, jak on do tego doszedł. Nie. Siedzi w kącie, pazury gryzie i zazdrości. Wola Boga nie wytrzyma, moją nimą. I jak w tym dowcipie przychodzi Pan Bóg do szkockiego farmera. No i jak ci się żyje? Ach, Boże, wiesz, mówi, no sąsiad ma 5000 owiec, a ja mam tylko 2000. No co byś ty chciał? No ja też bym chciał mieć tam tyle, ile sąsiad. Pan Bóg mu dał. No farmera amerykańskiego przychodzi. No wiesz, ja mam, Panie Boże, 2000 krów, a sąsiad ma 3000. No co ty byś chciał? No też bym chciał mieć te 3000. Pan Bóg mu dał. Przychodzi do Polaka i mówi: a tobie jak się żyje? A, Panie Boże, sąsiad ma 5 krów, a ja mam tylko jedną. To co, chcesz, żebym ci te 4 dodał? A nie, wystarczy, żeby mu te 5 zdechło. I to jest ta różnica. To jest ta różnica, że ktoś ogarnięty złą myślą nie życzy dobra temu sąsiadowi, nie cieszy się razem z tym sąsiadem, że mu się powodzi, tylko zazdrości gryzie te pazury i mu zło rzeczy. Tak jak modlitwa rodziny Pawlaków. Pamiętam, jest z filmu Sami Swoi, a na całe kargulowe plemię spuść, Panie Boże, wszystkie plagi egipskie. I zastrzeżenie. Tylko się nie pomyl i nas, Pawlaków, sąsiadów kargulowych, nie doświadczaj. Bo my się je do naszej miedzy trzymamy. To jest to, ten stary człowiek, to jest to stare myślenie przed tą przemianą, przed tą metanoją.
To są tylko takie przykłady. I ten człowiek, dopóki się od tego wszystkiego nie uwolni, to nie będzie żył normalnie w tym normalnym świecie, tylko będzie przywlecze stamtąd, z tego Matrixa, przywlecze wszystko to, co stare w sobie, nie uwolni się od tego, a chciałby żyć inaczej, chciałby żyć jakimś wyższym życiem i tak dalej. Ale dopóki się od tego dziadostwa nie uwolni, to nie będzie żył lepszym życiem. Mało tego. Proszę Państwa, jedno z podstawowych przykazań. Będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ktoś nie miłuje siebie samego, nie może miłować bliźniego. Ale przegięcie znowu. Egoizm, samolubstwo. Ja siebie wywyższam, ja jestem najlepszy. A co tam oni gdzieś tam i tak dalej, nie? Egoistyczna miłość do siebie samego. Filaucja po grecku. Sobie dogodzić, dla siebie wszystko, a co tam reszta, tam gdzieś tam. Więc cała masa rzeczy, z całą masą rzeczy, z całym bardzo parszywym bagażem człowiek przychodzi, wychodząc z Matrixa, próbuje się urządzić w tym nowym życiu. Nie da rady, proszę Państwa. On się nie zagnieździ w tym nowym życiu. On tam sobie nie zbuduje przyszłości, jeżeli ostatni z tych parszywych rzeczy z siebie nie usunie. I tu jest potrzebny bardzo doświadczony przewodnik duchowy, czyli duszpasterz. Ale jakże często zamiast pasterza spotykamy pastucha. Jaka jest różnica? A to Chrystus tłumaczy. Dobry pasterz i najemnik. To jest ta różnica. Najemnik, no to tamte owieczki, no wiadomo, pilnuje tu, ale bardziej tu przystrzyże do tego. Właściciel to zostawi te 99 na pustyni, idzie tej jednej szukać, ona jest dla niego cenna, a najemnik i tak mi zapłacą, i tak, no powiem, że wilk rozszarpał, że to, że tamto. Proszę Państwa, warto sobie uświadomić jedną rzecz. Ludzie poszukują dzisiaj, czego poszukują? No poszukują duchowości, jest jakiś głód duchowości. W księgarniach mamy dużo książek poświęconych duchowości, różnego rodzaju duchowością. Wschodnim, takim, owakim i tak dalej. Ludzie szukają, ale czego w tym wszystkim też szukają? Jakichś przeżyć, jakichś cudowności, jakichś emocji niesamowitych. No, niektórzy chcieliby chodzić po wodzie, chcieliby uzdrawiać. Są ludzie, którzy bardzo by chcieli uzdrawiać, na przykład. Ale nie mają tego daru uzdrawiania. Dlaczego? Ano, myślałem i tam mówię sobie, zaraz. Dlaczego Pan Bóg nie dał mi daru uzdrawiania? Być może jest we mnie za dużo pychy. Nie za dużo, w ogóle jest we mnie pycha. Jakaś tam. Gdybym na przykład uzdrowił jedną, drugą, trzecią osobę, kto wie, czy bym się w jeszcze większą pychę nie bił. O, jaką ja mam moc. Ja uzdrawiam. Patrz, spójrzmy w internet, co się dzieje w internecie. I porównajmy to z innym zachowaniem. Co Chrystus zrobił, kiedy uzdrawiał? A bardzo często, czytajmy Ewangelię, wyprowadzał kogoś za miasteczko albo za wieś i tam go uzdrawiał i mu mówi: tylko nikomu nie mów, co robią w większości dzisiejsi tak zwani uzdrowiciele, nawet chrześcijańscy tak zwani. Ano, nie ruszą palcem bez kamer. Kamery, telewizja, media, wszystko, bo on będzie teraz uzdrawiał. Pan Jezus, kiedy się modlił, podnosił wzrok do góry i ręce do góry, a co ci ludzie robią? Popatrzmy w internet. Zaciskają powieki, zaciskają pięści. Takie tu aż zmarszczki na czole dostały. O, Panie! I tu się trzęsą, prawda?
No tak, tak Jezus nie postępował. I te kamery dookoła, i ta telewizja, to są niektórzy, ci tak zwani amerykańscy kaznodzieje, to wręcz są przedsiębiorstwa ogromne. Oni latają sobie odrzutowcami prywatnymi, mają całe kolumny samochodów na swoje usługi. Niektórzy własne telewizje zakładają i tam programy prowadzą, gdzie biegają po scenie z Biblią w ręku i krzyczą cały czas, i krzyczą, i krzyczą, i krzyczą, a potem daj, 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 $100, daj tu, tu, tu. Zrobili sobie niektórzy z tego targowiska. Byłem na Manhattanie w takim wielkim sklepie, ogromny sklep, no, powierzchnia dużego supermarketu, wszystko związane z religią. Różne stroje duchownych, różnego koloru koszule, różnego koloru sutanny, togi, stuły, Bóg wie co. Do wyboru, do koloru, dla każdego wyznania. Różne wydania Biblii, od takiej malutkiej do takiej wielkiej, nawet deski do krojenia mięsa, gdzieś tam na tym uchwycie napis Jesus loves you. Stickery na samochody z rybką, Jezus cię kocha, serduszko. Many, 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 many. Czytamy w Ewangeliach, że ten Syn Człowieczy to nie miał nawet gdzie głowy skłonić. A tu na tym Synu Człowieczym się straszne pieniądze zarabia nagle. Prawda? Oj, biedny ten Jesus. Więc w każdym razie, proszę Państwa, jeżeli ktoś naprawdę chce wyjść z Matrixa, to ja już powiedziałem, jak to może zrobić, ale później niech nie myśli, że będzie mu łatwo. To nie jest tak jak w tych książeczkach, które gdzieś tam kupujemy w różnych takich organizacjach religijnych, że od tego momentu wspaniałe życie się zacznie. No niekoniecznie wspaniałe życie się zacznie. Bo jeżeli no się mówi tak, ale to już był problem w Starym Testamencie, w psalmach. No jak to jest, że ja jestem pobożny, ja spełniam przykazania i tak dalej, a dostaję w tyłek od życia. A tutaj mamy takiego grzesznika, który rozparł się jak cedr libański i żyje w dobrobycie, chociaż wszyscy dookoła wiedzą, że żyje parszywym życiem. Ale dobrze mu się powodzi. I ten pobożny człowiek, to już czytamy właśnie w psalmach, no prawie, że się załamuje. No to jak to jest? To po co ja się staram? Po co ja ograniczam się w tym, w tamtym i tak dalej? A tamten to wszystko robi i żyje mu się dobrze, a mnie się żyje źle. Po co? Na co? No, jest istota duchowa, którą się różnie tam nazywa, diabłem, szatanem. Proszę Państwa, uwaga, szatan jest jeden. Diabeł jest jeden. Pismo Święte nie mówi o diabłach, tylko o diable. Diabeł jest jeden. A różne te byty, które mu służą, są nazywane w Piśmie Świętym demonami. I proszę Państwa, no a my tutaj w baśniach ludowych mamy diabeł Boruta, diabeł Rokita, prawda, diabeł Stadnicki, diabeł taki, diabeł owaki. Nie, diabeł jest jeden. Chrześcijaństwo już go tam nazwało synem Jutrzenki, prawda, niosącym światło, czyli Lucyferem. Diabeł jest jeden i ma swoje sługi. Upadły anioły różne zwane przez ojców Kościoła demonami i tak dalej, i tak dalej. A nie będziemy w to wchodzili, chodzi tylko o co? No proszę Państwa, ktoś, kto żyje życiem niemoralnym, parszywym i tak dalej, bardzo często mu się powodzi, bo diabeł go nie rusza, bo on do niego należy. Diabeł walczy o człowieka, który uciekł z Matrixa. Diabeł nie walczy o człowieka, który już siedzi w Matrixie, bo on do niego należy, on jest jego własnością. Ta walka duchowa dopiero się naprawdę zaczyna w momencie, kiedy człowiek z Matrixa wyjdzie. I teraz zadaniem prawdziwego duszpasterza jest tego człowieka, który uciekł z Matrixa, pilnować. Bo doświadczony duszpasterz wie, że ten człowiek od tego momentu zacznie dostawać w skórę dopiero. I trzeba mu pomóc przejść przez to wszystko. Trzeba mu pomóc przetrwać to wszystko, bo on ma obietnicę ostatecznego zwycięstwa. Nie ci, którzy dzisiaj się cieszą,
z nieszczęścia tego człowieka, który jest pobożny i dostaje w tyłek, bo tamci nie wiedzą, jaki ich los czeka. Ale weźmy Księgę Hioba. Proszę Państwa, polecam Księgę Hioba. Był taki sobie człowiek sprawiedliwy, pobożny i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście pewna alegoria, nie można tego dosłownie traktować, bo tam chodzi o zakład, że niby Pan Bóg się z diabłem zakłada. No jeżeli ten Hiob, który jest bogaty i tak dalej, jeżeli mu to bogactwo się zabierze, jeżeli mu się zabierze zdrowie, że on będzie wtedy przeklinał Boga i tak dalej. Okazało się, że nie. Towarzysze Hioba tam różne rzeczy mówili o tym Panu Bogu. Hiob sam mówił różne rzeczy o tym Panu Bogu. I na końcu ostatnie strony, poczytajmy, co tam jest. Pan Bóg tam tłumaczy Hiobowi pewne rzeczy, Hiob łapie się za głowę i mówi: dotychczas tylko wiedziałem o tobie ze słyszenia, a teraz ujrzałem cię twarzą w twarz, odwołuję to, co przedtem mówiłem, co sobie wyobrażałem, i kajam się w prochu i popiele. Ja miałem wujka w Ameryce, o którym słyszałem całe życie, ale go nigdy na oczy nie widziałem, i pewnego dnia stanął u mnie w progu, przyleciał ze Stanów. Ja dopiero go poznałem, jaki on jest. I tak samo jest z tym Panem Bogiem. Ktoś może całe życie Biblię czytać i nie znać Pana Boga, bo co? Bo Biblia to nie jest książka, proszę Państwa, Biblia jest niczym książka kucharska, ale jeszcze nikt się nie najadł, czytając książkę kucharską. Trzeba wziąć przepis i trzeba ten przepis zastosować. Trzeba coś upiec, trzeba coś ugotować, coś trzeba usmażyć według przepisu. Nikt się nie najadł, czytając książkę kucharską. Tak samo nikt Pismo Święte może znać na pamięć i może nie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ja Państwa z tym zostawiam. Polecam Księgę Hioba i zwłaszcza ten ostatni rozdział, który nam dużo mówi. Ten człowiek gadał z teorii. Z czego gadał? Z Pisma Świętego. Naczytał się tego Starego Zakonu, Starego Testamentu i gadał, że Pan Bóg jest taki, Pan Bóg jest taki, Pan Bóg jest taki. A na końcu Pan Bóg sam do niego przemówił i pokazał, że jest zupełnie inny. Z tym Państwa zostawiam. I w następnym odcinku będziemy to kontynuować. Dobranoc.